Co tu się odpierdala? Halo, halo widzowie. No niezły początek odcinka. Dzień dobry widzowie, witam was w kolejnym odcinku najciemniejszego lochu. Gramy sobie, kontynuujemy od poprzedniego odcinka. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Teraz troszeczkę spraw ważniejszych, żebym ja to wytłumaczył w jakiś logiczny sposób. Mamy coś takiego jak takie zwykłe misje, czyli misje powiedzmy potyczki, misje oczyszczenia. To są misje, w których za dużo się nic nie dzieje. Nie ma tam żadnych bossów, nie ma tam raczej nic ciekawego, więc powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że takie misje dość często będę też pomijać na odcinkach, bo w innym wypadku wydaje mi się, że odcinki będą po prostu nudne, nawet mimo tego, że montowane. To tak mi się wydaje. Niestety nie mam nikogo, kto by mi powiedział, że chcesz to albo chcesz tamto. Ale jak to widzisz, to możesz napisać komentarz, to będę wiedział na przykład na przyszłość. I zostawić lajka może. I komentarz i suba i wpaść na linki w opisie, mój drugi kanał vlogowy, Instagram, bla bla bla. Kontynuujemy widzowie. Wydaje mi się, że nie ma co za bardzo przedłużać. Jeszcze mamy dzisiaj wiele rzeczy do odblokowania, więc no myślę, że będzie ciekawe. Odblokowała nam się na przykład ta laska? Nie, muszę mieć więcej misji. Natomiast mamy tego cyrk. Możemy się bić. Ja nigdy z tego cyrku nie korzystałem, więc na pewno będziemy, zgaduję, że jak padasz, to już padasz i nie dość, że giniesz, to ci zabierałem rzeczy. No, Darkest Dungeon nie wybacza, tak jak już mówiłem, błędów. Wydaje mi się, że pójdziemy na jakąś tutaj wyprawę. Potworne istoty zawracają światło przeciwko jej samej. Zmierz się z nimi w bitwie i poznaj ich taktykę walki. Można je zabić, można je pokonać. Dobra, i tutaj jakieś fajne rzeczy są, widzę. No ja bym chciał Pitosu, ale to jest średnia misja. Może na razie sobie... pójdziemy na misje małe, ponieważ psycha nam siada. Teraz tak, fajnie by było to jakoś ogarnąć. Kto idzie pierwszy, kto idzie drugi. Coś takiego, cyk, albo i nie. No i coś takiego widzowie robimy. 1, 2, 3, 4, 5. Oni mają jakieś, ty masz jakieś rzeczy. Odporność na osłabienie, minus 2 unik. No nie wiem, Byniu, nie wiem, kurwa. Szanse na osłabienie. O! A, wyłącznie awanturniczka. Czyli tego nie możemy tutaj założyć, bo awanturniczka to jest kto? Chyba ona, nie? Nie, to jest uczeń kapłanka. To kto jest awanturniczką? Jeszcze nie wiem kto. No dobra, wyruszamy w takim razie. Ruiny. 12 jedzenia mówią. Z 8 pochodni, 9 nawet. Dwie łopaty, kościany klucz, zioła lecznicę, woda święcona, no i z 2 bandaże. Może jeden, może dwa, może jeden. Dobra, niech będą dwa. No i co widzowie? Ruszamy na wyprawę. Najciemniejszy loch. Znalazłem to, co chciałem znaleźć. Tu mam napisane, jakie są szanse na robienie różnych rzeczy, na otwarcie czegoś. Nie wiem, będę się tym sugerował w miarę rzadko. No i tyle, ale wydaje mi się, że to nie jest aż takie turbo złe, jakoś się tak sugerować. No i mamy pierwszą bitwę. Mamy też zaskoczenie, więc zajebiście. I mamy też postacie, które nie wiem, co robią. Dobra, więc tutaj walimy zarazę pewnie, bo ten chłop jest kurwa przechujem, jeśli chodzi o zarazę, więc myślę, że cyk. Odporność! O, to dwa razy odporność? No to co? Cyk! Co? Halo! Pomingardę, krwawienie... Mam nadzieję, że się nie przesuwasz. Ale przecież oni nawet nie dostaną krwawienia, bo mają odporność 200%. No ale dobra. Przynajmniej zabijemy jednego. Dobra, no szanse były małe, że tak się potoczy ta bitwa. Trochę hapy dostajemy w cipę. Ale chyba jest okej. Okay. Jakieś bobki są widzowie. Giga bobki. I myk. No i gituwa. 550 golda, bierzemy. Nie przesunie się, tylko to myślne. Tutaj mamy skrzynkę widzowie, a na tej skrzynce i tak nic nie używamy, więc oczywiście otwieramy. Z ciekawostkę wam powiem, czy nie powiem? Nie powiem. Nie ma tu. To pewnie jest 100% na to, że się uda. Okej, mamy tutaj czerwie. Czymkolwiek te czerwie są. Zaraz ich kurwa nie będzie. Cyk. Minus 1. O, to będzie dobre na te czerwie. Nara. Co wy robicie? Bijecie za 4. Niedużo. Psycha siada. A, i dajecie stuna, tak? Znaczy chcecie potencjalnie. O, szkorbot, bardzo kurwa niedobrze. I ogłuszenie, tym gorzej jeszcze. Niedobrze, te choroby to na pewno niedobrze. To świadczy o tych. Zarazu mu na dziurę. Że się uda. No i myk, nie żyje. Ja bym sobie dał redukcję stresu minus 8 i na tego chłopa. Zagrajmy mu kurwa jakąś nutę. Nie chciałbym go jeszcze zabijać, ale widzę, że nie mam innej opcji. No i gituwa, idziemy. Co daje zaraza? Oj, nie wiem, Byniu. Mogę tu zobaczyć? Witam, witam.
Ci strój zmienić. O, może zrobimy jakąś ekipę na przykład, kurwa. Zielona ekipa, ojej, ja lubię zielony kolor. Tak jest. A ciebie nie mogę? O ty kurwa. Ciebie też nie? E, co jest? Czemu ty go? E, przycisk mi wysiadł? A nie, no działa. No dobra. No dobra. Dobra, tutaj robimy takiego też zielonego gagatka. Cały kurwa zielony składzik robimy, widzowie. Ojej. Ale kurwa składzik. Na pewno w modach mamy dużo też różnych kolorów ciekawszych. Ale z modów nie korzystam akurat dzisiaj jak gramy. No to sobie połączmy. Nic ciekawego, tu pewnie spotka nas bitwa kurwa w nagrodę. Witam, witam. Worek jest pusty. O i tu mamy pierwszą interakcję. Regał na książki. Słuchajcie, regał na książki jest tak. 25% szansy na znalezienie mapy, czyli zwiadu. 25% szansy na zwiększenie stresu. 16% szansy na pozytywny efekt. A bo, kurwa, wiecie co? Ja wam zrobię screena, print screen, rzucę fastem Photoshopa. Ja wam po prostu, kurwa, później pokażę tego screena, wiecie? Tak będzie lepiej. Będziecie widzieć, ile macie szansy. Wam tu wkleję. Ale 25% szansy na zwiększenie się stresu to jest pojebane. Zróbmy to raz, ale możemy na to coś użyć, ale to raczej nic nie daje. Okej. Nic się nie stało. O, witam, witam. Oj, zaskoczenie. No i miodzie, kurwa. Wy w szoku? Ty w szoku? Dobra. Padasz. Może krwawionko. A nie, tu chyba nie ma krwawienia. Dobra, walę wam na dziurę, kurwa, zarazę i wy w szoku. A mogę double ogłuszenie zapierdolić. Ale zajebiste, podoba mi się. Tak? Ty, tak, ale fajno. Double ogłuszenie może. Uje, motherfucker. Dobra, gituwa jest. Fast git jest. Może zabijemy go, a może kurczę. Może tak, cyki, krwawionko. No i kurwa, gituwa. Fast. Myk, zabijamy. Ogłuszenie. Dobra, kurwa. Przechadzka po parku to są takie zwykłe rzeczy. Jak się trochę tam znasz na tym i ogarniasz, już ogarnąłem wcześniej. Des, fest, gites. Mam odporność na co? A na ogłuszenie. No to co? Zaraza. Na 4 tury. Zabijca. Okultysta. To są ludzie w ogóle. Swoją drogą. Ciekawe tu, czy tu jest jakiś turbo lore. Nie jest jakiś. Znaczy na pewno jest lore. A chciałbym poczytać o tym więcej, bo ja się interesuję różnymi, jak masz różnych gier, jakieś lore. Lory? Mnie to interesuje też. O, a ty nie żyjesz i tam ostatnim trzeba dojechać jakoś. Może tak zrobimy, 5 do 9, to tak lepiej. Masz szansę trafienia, ale może. Cyk, za 7. I myk! Żegnam, żegnam. Dobra, zajebiście jakieś... cytryny. I tu mamy skrzynkę, pamiątkowa skrzynkę. I chyba wczoraj używaliśmy w ogóle tego, nie? Klucza. Najmroczniejszy loch. O! Ale fajne, widzowie. Ale fajne. O! Ale fajna strona. Najmroczniejszy loch.pl, widzowie. I tu mam wszystko napisane. Zajebiście. O, no i kurwa, i to jest miodzio. Jesteś szefem, ktokolwiek to stworzyłem. Wyślę ci później do nęcika, jak będę miał sianko i masz gdzie wpłacić. No i kurwa, zajebiście. I mamy tak, mamy tutaj skrzynkę, jak użyjemy kościanego klucza, to dostajemy 4 pamiątki, a jak nie, to 75, zrobię wam screena. I tak to, widzowie, wygląda, więc używamy klucza. Ja już wcześniej wiedziałem, że tu klucze się używać, bo ja jakby... A, no, mam nawet zaznaczone, patrzcie. Dostajemy fajne rzeczy. Plus 10 szans do ogłuszenia. To może mu damy? O, tak jest. Tylko będziemy wolni jak skurwesyn. Ale nie wiem, czy jak skurwesyn. Ja nie wiem, ile ta wolność jakby wpływa na różne rzeczy. Ale trochę wolni będziemy na pewno. W ogóle musimy ukończyć 100% bitew w salach. Bo to jest... Co to jest za misja? To jest misja potyczkowa. O, witam. Czyli pochodnia? Najgorsze widzowie są... O, pułapka. Najgorsze widzowie to są te skurwibąki, które mają kleptomanię i ci za każdym razem kradną łupy. Tych to nienawidzę najbardziej. O, i zwiadzik, elegancko. Obiekt. O, i mamy tu bitwę, więc tutaj i tak musimy iść, bo musimy ukończyć 100% bitew. Jak bym tam poszedł, bo jestem gigakoksem. Gigakoks. O, i mamy kolejny rzecz, jak ozdobna urna. No i zgaduję, że nie możemy, w sensie ona nie jest do siusiu. No i tak to widzowie wygląda, czyli, no, czyli używamy tu wody święconej ogólnie. Co to jest? Szans do ogłuszenia, odporność na ogłuszenie. Minus 4 unik. O, ale w sumie on jest na końcu, to mu chyba spoko. Ogłuszenie będzie fajnie na samym starcie działać. Witam, witam. No i zaskoczonko, kurwa. Wy w szoku? Aha, wy w szoku. I my. O kurwa. Ale pudło zajebałem. Ogłuszenie. Oje, jakie mam w ogóle jasza? Czemu 100% bazowe, ale plus 10? Czyli trochę więcej, nie? Oje, myk. O, i myk.
Ja lubię w ogóle te krwawienia, jak one się na siebie nakładają, to jest mega zajebiste dla mnie. No dobra, to co, walę ci na dziurę tego nożyka. Wy w szoku? Wy ogłuszeni? I myk, i myk. Krwawionko, czy ty padniesz? Padniesz, więc walimy ciebie na dziurę. Cyk, wali... Ty strzelasz, uuu. Żegnam was. Już wiem. Na 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 na. No dobra, tak ci walę, kurwa, chorobę. Masz tutaj, kurwa. Ejsa. Za ile, kurwa? Za 23 mi debil jebany dał tego stresa? Ciekawe bardzo to jest, kurwa. Że za tyle mi zajebał, chłop. Nieźle. Ty, to ja mu muszę, kurwa, ogłuszenie jebnąć. Ty, walnij mu ogłuszonko. Proszę, niech wejdzie. Nie, to już wolę dostawać damage taki zwykły niż jej, ale psycha to nie zauważyłem, że tak siada. Minus 2 HP, czy się opłaca używać mandarza? No mogę użyć, ale... No i teraz tak, chyba tego pokonujemy na razie, bo jest bliżej trochę, zostanie to, to, on już nie żyje. I robimy... Pyk. Ciosa nożem walimy. O ty kurwa, unik. I myk ciosa nożem. I myk ciosa nożem. No dobra, kurwa. Ta krew będzie potrzebna, bo jak pójdziemy, słuchajcie, w pewne miejsce. Jak ktoś w ogóle nie gra w Darkena, to jest, kurwa, naprawdę, to cieszę się, że jesteś tu. Jeżeli nigdy nie grałeś w Darkena, to oglądasz, to jesteś, kurwa, koksem. I na pewno, to jest mega fajna gra ogólnie. Mega fajne różne rzeczy ma. Krew będzie potrzebna później, kiedy pójdziemy, słuchajcie, na dwór, chyba to się tak nazywa. Karmazynowy dwór. Tam jest dość, to jest DLC do tej gierki był i to jest ciekawe tam. Tutaj wam wklejam, jak to wygląda, szansa prawdopodobieństwa. A to już było, bo to jest ta urna, nie? Dobra, to walimy wodę święconą. A nie, bo to jest coś innego w ogóle. 50% na złoto i klejnoty. Czy my chcemy wyleczyć stres, czy złoto i klejnoty? Ale to jest 40% szansy na to, że się nic nie stanie, widzowie. A to ciekawe, kurwa. Ale stres minus 20 i żyćko brzmi zajebiście, więc ja bym to użył. Nie mam wody święconej. No racja, widzowie. No i 300 golda w kieszeni? Proste, że 300 golda w kieszeni. Nie wiem, czy się opłaca w ogóle tu cofać. To dawało nam dużo zarówno zajebistych, jak i przejebanych, kurwa, rzeczy, więc... Okej. Okay. O! Oho. Nieźle. A, szanse do zwiat. No i miodzie, kurwa, dobra, cofamy. Chyba się bardziej opłaci cofać. Chyba, że nam psycha siądzie, jak my cofamy, nie wiem. Oj, o kurwa, on już ma szaleństwo, widzowie. On już jest szalony zaraz. 99. Trzymaj się, bratanku. Wiecie, co by było fajne? Gra typu League of Legends, wyglądająca jak Darkest Dungeon. Ty, a może zrobić moda do Darkena? W której grałbyś z postaciami z ligi i jakby przechodziłbyś całe te lorowe rzeczy. Miałbyś bossów, fajne to by było w sumie. Ja fan. O nie, nie, kurwa. O nie, nie, widzowie. Nie, 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 nie. Widzowie, nie wchodzimy tam. Nie, nie, nie. To jest, kurwa, walka z takim szefem, że ja nie chcę z nim walczyć. Ni chuja, widzowie. On za mocny jest ten potwór. Już kiedyś se wszedłem i mówię, przecież pokonam go na chillku. Na chillku będzie pokonywany tego. I się wyjebałem całym teamem, więc już się nauczyłem w poprzednich runach. Dobra, pajączki, kurwa, do spania. Żegnam, żegnam. O, pospolite. Krytyk, obrona od stresu, szansa na cnotę. To niedobrze akurat, ale może zrobimy... To ma dużą psychę, ty. Dobra, chodź tu. O, masz krytyka też, tak? Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, naprzód. Jest. No kurwa, światło daj. Dobra. Walimy na dziurę. Tutaj standardowa taktyka. Pokonać bobków jak najszybciej i do domu. Pyk. Zaraza? Możemy walnąć zarazę. O! No i kurwa, chuj. No i chuj, zniszcz to ciało, uwolnij mnie z tej klatki, ty kurwa! Co ty? O, z tym mikrofon oplułem. Aj, tak to, widzowie, jest, kurwa. Tak to jest, widzowie. Dobra, komu dowalić temu? O, niezły shot, spodziewałem się. Zaraza! Żebyś zginął na pewno. Dobra, wyjebiesz się i cyk. No i dokończamy, nie udało się. Kurwa, w ogóle fajny składzik, mi się mega podoba ten skład. Nie mogę utrzymać pozycji, równowagi. Dobra, tyle. Do domu, kurwa. I myk. Znaczy do domu, jeszcze trochę zostało. Ty, ja coś ominąłem, coś? Co ominąłem? A, no tak, ominąłem. I bardzo, kurwa, dobrze.
Nie pokaż, co ty masz. Strach przed ruinami. Nieźle, kurwa. Niezłe perki. Nice perki, man. Dobrze, że jesteśmy, kurwa, w ruinach. Wyobraź sobie. Masochizm. Dręka masochizm. Ale jak mogę sprawdzić tą twoją... Jak mogę... Co ja, kurwa, zrobiłem? Jak ja... A ja mogę w ogóle nazwy zmieniać. O, kurwa. Och, tań, zrań mnie, zrań mnie. No byniu, byniu. Może nie. Ogólnie nie wiem, pewnie jak już wrzucę te odcinki, to już pewnie nagram ich w kurwę, albo już będę przy końcówce. Ale jeżeli ktoś to ogląda i chcecie, chcecie na przykład, żebym wam nazwał postacie, to możecie napisać. O, nazwę waszym nickami. Jak ktoś chce. Dobra, na dziurę. Kurwa, ty, bo wam powiem, że jest, kurwa, nieciekawy, ty. Wszystko fajnie, śmiechy, chichy, kurwa. Ale tu się zaczyna powoli, no, nieciekawy robić. Walimy bandaż, ale kurde, ciężko mi się wydaje. Zaczyna być. No dobra, tak ci walnę. Cyk. Dobra, ty powinieneś być martwy. Następnej, kurwa. Biblet hump. Udło. No, żebym się nie wyjebał, kurwa, bo mam 1 HP. Pozdrawiam. Dobra. Rozsądnie trzeba teraz to rozegrać. Wydaje mi się, że tak. O, kurwa. Niezły, rozsądne rozegranie. Kill. Git. Widzicie, to nie jest, kurwa, taka łatwa gra, widzowie. To nie jest taka łatwa gra. Tu się szybciutko można, kurwa, do domu iść. Załamany, bo ci postacie na 3 poziomach giga ulepszone padną. Trzeba uważać bardzo. Widziałem w ogóle dodatek do, że masz nieskończone jakby ekwipunek, ale uznałem, że to już będzie, kurwa, giga za łatwo. Ile w jakichś grach jest to uciążliwe, to tutaj jest to część mechaniki, kurwa, potrzebnej do gry, bo inaczej by było zbyt dope, więc... Tak by zrezygnowałem z tego. Wróg czy głupiec, moje marionetki? Dobra, ja bym, kurwa, jakieś leczenie zajebał. Bo jest giga nieciekawy w ogóle. Zajebiście, może krwawienie? No jasne, że tak, pewnie, trzymaj się. Tobie też niech się wiedzie. Padniesz? Nie padniesz. Dobra, unik, unik. Ale już się zaczynają emocje, widzowie, przynajmniej u mnie. Ja już się zaczynałem. A to było? To było ogłuszenie. No dobra, ogłuszenie jest całkiem okej. Okay. Tura za turę, więc nie jest najgorzej. Oj, no nie wiem, czy się nie wypie... No i wyjebałem się, co? Pyk. Wow. No, byniu, no musisz się uleczyć, nie? Za jeden się uleczył. Nieźle, nieźle. Nice, nice, very good, very good. Very nice, very nice. Ach, się pierniczę. Dobra, mam pomysł, widzowie, mam pomysł. A, on już chuj. On już nie, że... Kurwa, jestem debilem! Widzowie, mogę dać mu jedzenie i on by się uleczył wtedy, kurwa. Czy nie mogę? A, nie mogę. A, to dobra, to nie jestem. To był mój plan właśnie, no. Zabiłem tego, ten dostał krwawienie, znaczy trutkę i pada. Istnieje szansa, jeżeli teraz ktoś inny dostanie turę, tylko nie ja. Nie, tylko nie on. Jest git. Aczkolwiek szansa na śmierć jego jest, no, za niska, więc... Chyba teraz będzie tura tego i pada, nie? Nie, udało się może. Kurwa. A mogę tam, to jestem debilem. Dobra, unik. Dobra, trutka, tylko wejdź. Nie! Ty kurwo jebana. Kościenny coś tam. Fiucie. Kościenny fiucie. A, goddammit, widzowie. No nie ma tego złego, on nie był... Ty! A nie, no on chyba... No i git. Poczekaj. On miał coś na sobie? Chyba nie miał. Nie miał, bo bym chyba to odzyskał. No dobra, to w sumie chuj z nim. W sumie chuj z nim. Dobrze, że nie gramy na tym ostatnim poziomie. Bo wtedy to już by było... Tym mógłbym, kurwa, 10 razy paść i na końcu, słuchajcie, bym nie dograł serii, bo bym się wypierdolił. Tak, widzowie, nie możemy zrobić. Bo jak ja mam nową Darkę zdążę ona nagrywać, to już bym chyba nie dał rady. Tutaj nie ma quick save'ów ani nic takiego. Co dostajemy? Dostajemy gwizdek zwiadowczy. 20% szans na zwiad. O! Fajne. Coś fajnego mi dajcie. Co wy na to? Nice! Nice! Ta, od stresów knieja, super. Super perki. Pozdrawiam, z rodzinką.
Ale mnie nogi bolą, a sobie nie mogę wyprostować, mam jebaną drukarkę. W ogóle gdzie jest mój telefon? To nie do zniesienia, osady z oszałamiającą zgołą upartością atakują chmary komarów i innego mniej znanego na łuce robactwa. Rozdrażnienie i choroby rozwijają się zgodnie, dostępna nowe misje dziedziniec. Ogólnie widzowie, jak ostatnio nagrywałem grę, to jakby miałem ten event przez 8 misji. A tu są różne fajne eventy i chujowsze eventy, ale wydaje mi się, że warto jest teraz iść właśnie na ten dziedziniec. I wtedy będziemy mieli różne inne... Przestaniesz pierdolić, chociaż masz głos zajebisty. Zrobię ci loada, ale przestań pierdolić teraz. Co ja pierdolę? A, że różne eventy mogą być, nawet mogą być chyba fajne eventy, więc ostatnio przez 9 misji, jak nagrywałem Darkena, jeden odcinek Darkena nagrałem, był fajny. Pokazałem sztuczkę, ale nie wrzuciłem nigdy tego odcinka, bo tylko jeden odcinek nagrałem. I wtedy było ciągle tylko i wyłącznie to jakby... Te kurwa komary zajebane, a ja chcę różne inne ciekawsze też rzeczy. A tutaj mogą być fajne chyba rzeczy różne potem, więc musimy udać się widzowie na dziedziniec. Gildia! Oj, tu odblokowujemy różne rzeczy. Ulepszenie do poziomu 2. Obniża koszt treningu, spoko. Ale mam to w dupie, serio. Płatność poziomu pierwszego? Aha. Okej, okay, czyli to musimy ulepszyć, żeby ulepszyć im zbroję i tak dalej. Spoko. Dobra, werbujemy was, chodź tu. Gituwa. Trzeba im powiedzieć, żeby się biczowali i takie tam pierdoły. Co znaczy w ogóle to? Aha, że ja mam ich do misji. To nie. Chociaż kurwa. Nie, no może nie, lepiej. Dobra, ty zrobisz tak, nie? Ty byniu. O, elegancko. Ty tu. Dobra. Git. A, bo ja go z zarazą dałem, to on może chyba zarazić innych, kurwa, niestety. Trochę nieprzemyślane zostało. Dobra, i trzeba sobie widzowie jakiś skład, kurwa, zrobić. Jakiś skład. Teraz tak. Ten wygląda, kurwa, na giga szefa. Walimy go tu. Ja tego, kurwa, nie lubię strasznie. Tak. Tej też strasznie nie lubię. Ale dobra. O, a ty w ogóle jesteś jakimś, kurwa, turbo uselessem, widzę. Nice. Ale ty jesteś tu w sumie tylko po to, żeby leczyć, więc... O. O, zaraz tej szmaty. I gituwa, nie? Jest składzik posiadany na dziedziniec. Oni pewnie wszyscy przyjdą z karmazynową chorobą. Więc no. Mamy kowale, ja bym sobie to ulepszył. Mogę to... Tu możemy w ogóle wymieniać różne rzeczy. Ja nie wiem, jak bardzo to jest, szczerze mówiąc, opłacalne. Wydaje mi się, że, kurwa, to jest scam jak chuj, nie? To jest giga scam, wydaje mi się. To jest fajne i dzięki temu możesz sobie tutaj różne... Dzięki tym odłamkom możesz chyba fajne rzeczy. Ale tak to wydaje mi się, że scam jak chuj jest. Giga chcą cię oskamować, serio. Tak mi się wydaje. No dobra, zróbmy tak i może broń mi sobie ulepszmy. Ulepszmy im bronię. Cyk, odnowiony topór. Cyk, zardzewiała maczuga. Halo? A czemu ty nie możesz nic się ulepszyć? A, bo masz zerowy poziom. Aha. No dobra. Czy w gildii też coś warto by było ulepszyć? Warto by było w sumie. A może koszt treningu? Kurwa, nie wiem, widzowie. Róbmy na razie tak. Oj, koszt treningu mi jest 10. O, tutaj jakiś przyciągnij, odrzuć ogłuszenie. Wydaje mi się, że walimy mu tutaj to. To jest odbiór nagrody? Nie wiem, które są ważne te rzeczy. Cios od dołu, granat, może nie? Może granat. Dobra, ulepszymy granat i ulepszymy ciosa. A jej ulepszymy widzowie heala. Na razie mi się starczy. Fus może nie. Tu jest coś ciekawego, nic nie jest ciekawego. Dobra, i to by było tyle. Idziemy na kolejną misję. Idziemy widzowie na dziedziniec. I przepraszam, bo wiem, że ja dzisiaj dużo strasznie pierdolę, więc ten odcinek będzie turbo giga za długi. Za mało mięsa widzowie, wiem. Dobra, krótka misja. Aktywuj 3 przepełnione gniazda. Dostajemy zaproszenie barona, jeżeli wypełnimy tę misję, ale wydaje mi się, że tej misji nie wypełnimy chyba. Misja jest dłuższa i bardziej wymagająca. Co? Aha, że od drugiego poziomu dopiero. To nie widzowie, to idziemy na Knieje może? Może ruiny, co? Idziemy jeszcze raz widzowie na ruiny. Albo Knieje, mam tam ciekawego, będzie coś. Idziemy widzowie na Knieje. Takim składem, no, gituwa. I w Kniei, słuchajcie, z tego co pamiętam, pochodnie są w ogóle potrzebne w Kniei? Wezmę, ale w sumie nie, na tym. Kniei chyba są potrzebne, więc weźmiemy tam 10, bo to krótka misja. No i tak porządnie widzowie, nawet jeszcze jeden bandaż wezmę, bo tutaj zawsze w tej Kniei, słuchajcie, z tego co ja pamiętam, to jest widzowie straszny syf. A mogłem wziąć różne perki i przenieść na tego. Dobra, zapomniałem o tym, że tak się robi. W Kniei, słuchajcie, jest dużo właśnie, widzicie, dużo jest tych grzybów i zaraz. I trzeba się leczyć dużo. Strzeszcie śmiertelnego naznaczenia, które może sprowadzić na ciebie grzybiczna Altyrelia. Podpowiada ono grzybicznym zombie, którego mają atakować. Noise. Mamy pierwszy przedmiot. Ruchu z ziemi możemy użyć lecznicze zioła. I dostajemy żarcie. O kurwa, ile żarcia. Dobra, nice, będziemy się przynajmniej tym żarciem leczyć. I co? Pułapka? Nic.
Zwiadzik? Okej. Okay. Będzie jakiś przedmiocik, zawsze to warto pozbierać. Witam, witam. O, nieźle, niezły, kurwa. Rozbrój. Jaką wy mamy misję? A, ukończ 100% bitew. Dobra, tutaj mamy kolejny przedmiocik. Stare drzewo. Niszczone drzewo z niewielką dziurą wydłużonym w pniu. Może znajdzie się w środku coś interesującego. Zapewne choroba. Albo inne fajne rzeczy, jak na przykład, kurwa, nie wiem. Krwawienie. Czyli musimy tutaj użyć serum. Serum? A ja nie mam. Kurwa, nie mam serum. Dobra, chuj. Lecisz. O. Zaraza. Zaraza. A, bo ja muszę mieć serum, żeby się z tego wyhealować. Dobra, jestem idiotą. Czemu nie wziąłem serum? Dobra, jak giga debil. Przeciwna pajęczyna. Możliwe, że coś za nią schowano. Ale ciekawości. Tak, widzowie, wyglądałem szansę. I tutaj używamy bandaża. Pozdrawiam. Akurat wiedziałem już z poprzednich tych. Witam, bitwa? Nie. Ale my musimy 100% bitew w salach, więc ogólnie ja bym zrobił tak. Poszedł tu. Zrobił tak, tu się czego używało? Ziół, cyk, pyk, 8 żarcia, wycofał się. Ominął, słuchajcie, tą jedną bitwę, bo to jest niepotrzebne dla nas. Może później tam jeszcze pójdziemy, ale wydaje mi się, że ogólnie to jest uses. Cyk, złoto. Nie mów, że nie wziąłem łopaty. Ja pierdolę, nie wziąłem łopaty? Ja jestem kurwa ślepy, a tak mi się wydawało, że ja coś mało przedmiotów wziąłem. Ja nie wiem, ja jestem dzisiaj wizowy upośledzony. Ogólnie to jestem. No dobra, wiem, kurwa. Widzisz, wkurwiał tym gadaniem. Wiem, że ja debil. Wściekły zębacz. Mamy tu zombie. Dobra, widzowie, jakieś ogłuszonko? Może chyba ciosa walimy. Ale pierdolnięcie mamy. Może, widzowie, sobie taśmą przykleić, kurwa, kabel od mikro. Niezłe krwawionko. Dobra, a czemu ja nie mogę wszystkich uleczyć? Kurwa, bo ja mam takie leczenie. Widzowie, ale kurwa jajca. To może tak zrobię, cyk. Uleczę się z tego? O, i miodzio, kurwa, i. Dobra, krwawienie, macie tam małą odporność, to wam walę na dziurę, krwawionko. To krwawienie będzie się u niego stakować niestety. No i tu właściwie pierwszy atak tym chłopem. No wal na dziurę. Na razie mu nie dajemy krwawienia, bo ja wiem, że one zaatakują, jeszcze będę musiał użyć pewnie tych bandaży, a są potrzebne dość. Mam nadzieję, że... O kurwa. Cię stakują cię. Chyba. No nieciekawy, widzowie, nieciekawy jest. Dobra, zróbmy tak. Dobra, zróbmy tak. No i miodzio. Tutaj potrzebujemy kościanego klucza. Tyk. Tyk. I duwa. Ale dużo walk tu jest w ogóle. A, ja go miałem. A, już chuj. Ja pierdolę, już HP nie mam. Weź coś se, byniu. My mamy tyle żarcia. Weź se tu skubnij, kurwa. A, ja mu. Dobra. I cyk, cyk, cyk. A mogę jeszcze mu na przykład? Nie mogę. A, czy jak ja. Poczekaj. Jest żarcie, ja klikam. A żarcie nie znika. Okej. Okay. Atak, cyk, na jedzeni. Idziemy na bit. A, ominąłem przedmiot. No, jak zwykle. O, te gluty. To już w ogóle. Nienawidzę tych glutów. Ale dobrze, że zaskoczenie. A, i nie zmieniłem pozycji. Zabić glutę jak najszybciej. Kurwo. Myk piorunem cię od Jezuska. Myk. Dobra. Nie wiem, czy dobrze robię, kurwa. Wszystko z... O ty, jaki ma zasięg w ogóle gruby. Te gluty trzeba najszybciej zabić, bo te gluty, słuchajcie, się mnożą między sobą. I nawet jak jest jeden, to nagle potrafi być kilka. O, dzięki! To jest jego pozycja, dzięki. O, to jest akurat nie fajnie. I myk! Kurwa, jeden HP. A, tak zrobię. Nara. Ręka światłości? Kurwa, maszugą w gluta walimy. I myk! Za 9. Ręko światłości się dopadnie. O kurwa, jeden HP. Myk! Dobra. Nie było tak źle, widzowie. Oprócz tego, że zapomniałem zmienić pozycję. Zmiana pozycji. Tak jest. Ja bym w ogóle na chwilę jeszcze stąd wyszedł, bo tu coś widzę, ominąłem. Co to jest? To nie dawało, pamiętam, z tego co pamiętam, to dawało same najgorsze efekty. Ale się mylę z tego, co widzę. Macie screena. Dobra, czyli wodą święconą i mamy randomowy pozytywny efekt. No dobra. Co tu się dzieje? Gotyk. Cudowna rekonstrukcja, 25% do uzyskanego leczenia.
Kurwa, fajne. Mogłem w sumie to inną postacią, bo jakoś tego tak za bardzo nie lubię. I to nam daje minus, to jest inna chyba jakby fontanna, więc wam też pokażę. I to nam daje minus stres, więc no, z wodą święconą, więc pyk. I tuwa. Idziemy dalej. Pochodnia, chętnie wezmę. Jeszcze dwie bitwy i kurwa do domu. Was dwie bitwy i kurwa kolejny dzień. Zwykły. Egzekucja? O, podoba mi się ten cios. Niezły cios. Podoba mi się. Dobra, podcięcie. Uuu, ale siada. Ale odporność. Znowu jeden HP. Ale chłopie, kurwa. Cy, a. Cy, kurwa. Maczugą, co to tam jest. Wielkim dziwną kulą. Cyk! Ło, ty. Ale siadło. Kosiliśmy ich chłopy jak kurwa grzyby. Jak normalnie kurwa grzyby w lesie. Byli kasowani. Grzybiczny drapacz. Kogo wykańczamy pierwszego? To jest dość ważne pytanie. Odpowiedzią jest wydaje mi się to, bo oni będą zarazy kurwa srali jak pojebani. A jest problem, nie mam odtrutki. Psycha jest dobrze, więc... O psycha aż tak bym się nie martwił. O, ty, co ja robię tym? Mocnienie? Okej. Plus 5 unik. Ciekawe. Pewność bazowa. Dobra, balę ci na dziurę maszugą. Tak średni kurwa ten chłop taki. On jest chyba dość tanki, ale... Ile masz życia? 31. No on jest w miarę tanki w porównaniu do na przykład tamtego co mam 19. Ale ogólnie kurwa w damage'u to jest giga do dupy jest. No dobra, masz ciosa. Myk nożykiem. Dobra, maczugą ci pierdolne jelo. Nara. Granacik, kurwa, albo to. To jest strasznie słabe. Ogłuszenie też kurwa bez sensu. Ale dobra, to tym. Shurikenami, chłopie. Cyk. Padniesz? Nie padniesz w tej rundzie, ale w następnej padniesz. To odpuszczamy laskę. Bijemy kurwa grzyba. Grzyba bijemy. Maczugą, cyk. Dobra, tak, padać. Cyk. Nożyczkiem. Cyk, maczugą. Shurikenami się wale. Dobra, ona będzie, ta laseczka będzie martwa w następnej turze. No i shurikenami ci, no. Kurwa, no oni tak mi psują te wszystkie pozycje, że ja nie wiem co się dzieje w ogóle. Nie wiem, kurwa. Osłabiam ci cel, kurwa. No i jeszcze nie siadło, ty. Shurikenami ci wale i jelo. Kurwa, ona tak porozbijała mi wszystko. Dobra, ona jest martwa, więc może uda się jeszcze kogoś schilnąć. O, wzmocnienie na nas walimy. Myk. Kurczę, chyba mało rzeczy w ogóle, przedmiotów strasznie mało dostaliśmy. Kontynuuj przygodę, kurwa, sposób bym się jeszcze pobił trochę. Idziemy widzowie się pobić. Zobaczymy, może będzie coś ciekawego. Może jakieś zaskoczenie. O, 3 na 4 powinniśmy to wyigrać. Tylko żeby mi psycha nie siadła, jest git. Egzekucja, szmato. Dobra, temu, żeby... O, żeby psycha nie siadła, więc ją musimy walić. A, i ona też przesuwa, kurwa, jebana dziwka. Dobra, leczenie za 5, za 6 nawet. Ja mogę to jakby... O, mogę tak sobie robić. Nice. Tak, zrobimy. Aha. Cios maczugą, smato. Nie no kurwa, tego tak, to jest najgorsze widzowie, to jest naprawdę najgorsze, przesunięcia zajebane. Może uda się ją zabić, git. Ona jest najgorsza, bo cały strzyk psuje, już teraz wiem, że trzeba ją od buta zabijać najszybciej jak się da. Kurtyna, plus 60 obrona, nice. Zajebisty perk, egzekucja, nara. Dobra, cios maczugą. On jest chyba dobry od wzmocnień i tankowania. Tak, te ciosy maczugą za 3, kurwa, to ja chyba spasuję. Ty, 99 psychy, żeby mu nie siadła psycha. Szybko, atak. Dobra, wyrok, cyk. Żeby mu tylko psycha nie siadła. Jest 1% do psychy, żeby siadła. Ale to chyba lepiej, żeby nie siadła. Kurwa, 2 HP. Proszę. 80... No i gidło. No, smarag. 1000 golda dostaliśmy z tego. Może Worf. Chyba Worf. 1000 golda to dużo akurat. I tuwa! 6000, 9000.
mało tych rzeczy dostaliśmy w tych, kurwa, w tych kniejach. Dużo fajnych skarbów w miarę, ale mało strasznie pamiątek. Jednak ruiny mają więcej pamiątek, a te pamiątki się przydają, więc na pewno będziemy farmić ruiny. O, i proszę, plus 10% max PZ. Więc ruiny chyba bardziej OP. Nieznajoma spowija mgła plotek i nie do powiedzeń. Widzicie, mamy teraz nową rzecz. Na pewno musimy też się udać tam, gdzie te komary zajebane, bo nas będą, kurwa, dojeżdżać. Mamy lazaret, tu leczymy choroby. Okej, inne schorzenia. To ja bym choroby, szkorbut. No, raczej bym tutaj wyleczył pana szkorbuta. Tutaj leczymy nawyki. Nie może medytować w mieście. A to już jest chyba zaklepane i się nie da wyleczyć. Pokaż. Ja bym chętnie zobaczył, czy tak to jest. Nie, tu płacę 5000, a tu 1500. 5000 za leczenie nawyku. Widzowie, ja se takich bobów, kurwa, jak oni, to se wiecie, mogę. Tego. Zwiększamy trochę rzeczy i bierzemy nowych tutaj kompanów. I widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku, zapewne jutro o godzinie 16, aczkolwiek pewny nie jestem. Życzę miłego dnia oraz miłej nocy. Wpadnijcie Instagram, Twitter, mój drugi kanał vlogowy. Do jutra.